Ha! <laughs> Poznał chłopak dziewczynę. Po kilku spotkaniach ona zdecydowała się zaprosić chłopaka na obiad niedzielny do rodziny. W związku z tym, że chłopak pochodził z biednej rodziny i nie miał za wiele kasy, nie wiedział za bardzo w co ma się ubrać i co zrobić, żeby dobrze się zaprezentować. Po chwili zastanowienia wpadł na genialny pomysł. Przypomniał sobie, że ma w szopie starego junaka. Więc w połączeniu ze starymi dżinsami i kurtką skórzaną będzie git. Poszedł do szopy, ogarnął całe siano, którym pojazd był przykryty i zamarł. Junak był cały zardzewiały. Już Prawie się załamał, gdy wpadł na genialny pomysł. Wysmaruje go wazeliną. Jak pomyślał, tak zrobił. Junak świecił się jak psu jaja. W niedzielę pojechał do dziewczyny, ona czekała na niego przed wejściem i mówi, słuchaj Kaziu, pamiętaj o jednej rzeczy. Po zjedzeniu obiadu nie wolno ci się odezwać. Kto zrobi to pierwszy, ten myje wszystkie gary. No, taka jest u nas tradycja. Kaziu myśli, niech będzie, no problem. Chyba ich porypało, jeżeli myślą, że ja gość będę mył gary. Weszli do domu, kwiatuszki dla mamusi, dzień dobry, witamy i tym podobnie. Obiad minął bez problemu. Wszystkim smakowało, skończyli jeść i cisza. Nikt się nie odzywa. Ojciec myśli, no co ja się będę odzywał? Robiłem całą nockę, a teraz miałbym te gary mieć? Nigdy w życiu, siedzę cicho. Matka myśli. No chyba ich poczesało, jeśli myślą, że się odezwę. Cały dzień gotowałam, a teraz miałabym jeszcze zmywać. No a ta patelnia, o jaka urypana. Nie ma mowy, siedzę cicho. Dziewczyna myśli, żeby tylko się Kazik nie odezwał. Kazik myśli, porąbani. Przyszedłem w gości i myślą, że będę gary mył. Minęła godzina i cisza. Kazik się wkurzył, wziął swoją dziewczynę, położył na stole, zdjął majtki i zerżnął. Ojciec myśli, a co mnie kurwa obchodzi? Pewnie dyma codziennie. Ja się tych garów nie chycę, nie ma mowy. Matka myśli, a w dupie to mam. Jak pomyślę o tej patelni, to mi się słabo robi. Mijają dwie godziny, cisza. Kazik się wkurwił, wziął matkę, położył na stół i zerżnął. Ojciec myśli, no kurwa mać, przegiął pałę, ale mam w dupie. Całą noc harowałem, to teraz nie będę garów mył. Dziewczyna myśli, no grunt, żeby się Kazik nie odezwał. Mijając trzy godziny i cisza. No, ale zaczął padać deszcz. Kazik podbiega do okna, patrzy, a tam całą wazelinę zmyło mu z junaka. Załamany myśli, no cholera, no odezwę się. Macie może wazelinę? A ojciec na to, dobra, dobra, to ja już kurwa te gary umyję.